No, mruczek, żebym ja cię już po raz kolejny nie musiał ściągać z drzewa. Zrozumieliśmy się? Tak, Chase, dziękuję. Ale wiesz, po drzewach się tak fajnie chodzi. Są takie miękkie, można wbijać w nie pazurki. No, no, ty wiesz, że my mamy sporo roboty i są ważniejsze rzeczy niż ściąganie kotów z drzew. Dobrze, Chase, przepraszam cię, już więcej nie... No, może raz? Jaki raz? To był ostatni raz. Więcej cię z tego drzewa nie ściągnę i będziesz tam siedział. Zobaczysz. Dobra, tak tylko sobie mówi. Ach, ile z tymi kotami jest roboty. Nienawidzę tego. Lubię robić rzeczy, które są użyteczne dla ludzi. Pożary, jakieś niebezpieczne akcje. A nie, ściąganie kota z drzewa. Robota dla pierwszego lepszego psa ratownika. Cześć, cześć! Co tam u Ciebie? O, Tracker, siema! Co tam? Ja właśnie sobie postanowiłem trochę poćwiczyć. Muszę być coraz lepszy. No, no, stary, podziwiam. Ja byłem na patrolu, ogólnie wszystko jest w porządku. To może ze mną chciałbyś poćwiczyć? Wiesz, celność, te sprawy. W dżungli celność jest bardzo ważna. W sumie to nie mam co robić. A nie wolałbyś, nie wiem, iść pobiegać? Możemy sobie porzucać potyczki. Tracker, nie załamuj mnie, jesteś psem ratownikiem, a zachowujesz się jak jakiś szczeniak. Oj, Chase, nie znasz się na dobrej zabawie. Chodź, pobiegaj ze mną. Na pewno już idę za nim biec, jak jakiś upośledzony pies. Ha. No Chase, gdzie ty jesteś? Czemu mnie nie gonisz? Tracker, co cię dziś opętało? Dalej, dobra, koniec tego. Idziemy ćwiczyć. Ja was muszę wziąć w obroty. Mamy pociski, z tyłu stoi wyrzutnia. Masz trafić co najmniej 2 razy z 3 strzałów. Zrozumiałeś? Stary, ja jestem w tym mistrzem, trafię 3. He, chcesz się przekonać? Mogę nawet z tobą się założyć, że będę lepszy od ciebie. Lepszy ode mnie? No dobra, załóżmy się. W życiu ci się nie uda. Okej, to ja zaczynam. Patrz i ucz się. Pierwszy rzut. Ha! Mówiłem ci, wystarczyło jeden raz w to uderzyć i wszystkie 3 poleciały. O, Tracker, nieźle. Powiem ci szacun. Nie wiem, czy uda mi się ciebie pokonać. No, stary, spoko. Dalej, rzucaj, nie poddawaj się. No, i tak nieźle. 2 na 3. Dzięki, ale i tak jesteś lepszy. Sorry, nie powinienem ci tak dokopywać. W sumie, to jak chcesz, możemy iść się trochę pobawić. No, praca pracą. Ale w sumie, no, jesteśmy psami. Psy lubią się bawić. Teraz chcesz się iść bawić? Ha, nie ma opcji. Teraz to mi się ta zabawa spodobała. Będę strzelać. Hej, złapię cię! O-o, chyba przesadziłam. Chyba mamy już po zabawie. Zobacz. Co się znowu stało? Ups, znowu to drzewo. Normalnie ja chyba wytnę. Chase, nawet tak nie żartuj, drzew się nie wycina. Przecież one dają nam tlen. I w ogóle relaks, nie wiem, no żartujesz chyba. Żartuję, żartuję, Tracker. Po prostu nie lubię ściągać z drzew kotów, a kurczaków tym bardziej. Przepraszam, Chase, to moja wina. Goniłam tego kurczaka i, no wiesz, spadł na drzewo. Ej, ale w sumie ja tego nie robiłem. To teraz ja mogę zdjąć go z drzewa. Chętnie wykonam tą akcję. Ej, Tracker, trzymam za ciebie kciuki. Dajesz. Dobra, jadę do góry. Trzymaj się, cikaletta. Okej, wskakuj, uratuję cię. No nie bój się, właź tutaj. Dobra, wyjdę po ciebie. Chodź, zjedziemy tędy. Będziesz bezpieczna. Będę cię trzymać. Okej, trzymaj się, jedziemy. Gotowa? No, świetnie, Tracker. Bardzo dobra misja. Dzięki, Chase. Polecam się na przeszłość. No co, Tracker? Idziemy teraz się trochę pobawić? Wiesz co, Chase? Chyba jednak nie chcę. Teraz poczułem się prawdziwym psem ratownikiem. Wiesz, cały czas nim byłem, ale teraz poczułem, że to jest moja pasja, moje przeznaczenie. Ja chcę pomagać, nie chcę się bawić, nie chcę być zwykłym psem. Chcę ratować ludzi, zwierzęta, chcę ratować planetę. Pojadę moim autem, może w dżungli znajdzie się ktoś, kto potrzebuje pomocy. Czuję, że muszę komuś pomóc, muszę ratować świat.
Moi drodzy, jeśli podobał Wam się filmik, proszę kliknijcie łapkę w górę. Jeśli chcecie wiedzieć o nowościach na kanale kochamzabawki.pl, subskrybujcie kanał. Dodatkowo, jeśli macie jakiś pomysł na bajkę albo bardzo chcielibyście zobaczyć coś konkretnego, dajcie znać w komentarzu. Postaram się uwzględnić Wasze propozycje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Ewa.